Z Ewangelii według świętego Marka. Owego dnia, późnym popołudniem, Jezus powiedział do swoich uczniów: przeprawmy się na drugi brzeg. Zostawili tłum i zabrali go, tak jak był w łodzi. Były z nim także inne łodzie. Zerwała się wtedy gwałtowna wichura i fale wlewały się do łodzi, tak że łódź już się napełniała. On tymczasem spał na rufie, oparty na wezgłowiu. Budzą go więc i wołają do niego: nauczycielu, obojętne ci to, że giniemy? Wtedy on wstał, skarcił wicher, a jezioru rozkazał: zamknij, zamilknij, bądź cicho. Uspokoił się wicher, zrobiło się bardzo cicho. Do nich natomiast powiedział: dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Nadal brakuje wam wiary? Bo przerazili się bardzo i mówili jeden do drugiego: kimże on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Myślę, że to, o czym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, stało się nie po to, żebyśmy Pana Jezusa po prostu podziwiali. Oczywiście to, o czym słyszymy, jest też dobrą okazją do tego, by Pana Jezusa podziwiać. Ja czuję podziw, kiedy czytam tę dzisiejszą Ewangelię. Ale myślę, że nie to było zasadniczym celem, dla którego Pan Jezus tak się zachował, jak się zachował. No bo zauważmy, że zaskakujące w tej dzisiejszej Ewangelii, w tej historii jest nie tylko to, że Pan Jezus uciszył burzę. Wyobraźmy sobie, teraz mamy taki czas burzowy, dzisiaj też tutaj u mnie była burza. No i że ktoś staje w oknie i mówi: burza, ucisz się, i natychmiast się kończy. Nie? No coś niesamowitego. Ale nie tylko to jest zaskakujące właśnie w tej dzisiejszej Ewangelii, ale też to, że Pan Jezus spał w czasie tej burzy. Tak. Pewnie nie każdego z nas, no mnie też nieraz burza obudziła. I to chociaż byliśmy w domu, nawet może były okna pozamykane nawet, no? A mimo to burza nas obudziła. A Pan Jezus był na łodzi i spał. I to też jest ogromnie zaskakujące. Więc po co to wszystko? Myślę, że kluczem do zrozumienia tego zaskakującego zachowania Pana Jezusa są te słowa Jego: dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Nadal brakuje wam wiary? W innych tłumaczeniach jest powiedziane: jakże wam brak wiary? Jest bardziej takie stwierdzenie. Myślę, że to są kluczowe słowa. I co mam na myśli? Otóż rzeczą zupełnie naturalną dla nas, dla każdego człowieka, jest to, że w obliczu zagrożenia, które widzimy, o którym słyszymy, o którym się dowiadujemy, jest uczucie lęku. Teraz też, nie? Żyjemy w takim ciągłym lęku, czy nie wybuchnie wojna, znaczy, czy ta wojna, która już jest za naszymi granicami, nie rozszerzy się. Tak, jest w naszym życiu wiele różnych powodów. Każdy z nas też w życiu rodzinnym pewnie doświadcza czasami różnych powodów do lęku. I teraz właśnie, czy źródłem bezpieczeństwa, no bo wiadomo, no lęk pojawia się wtedy, kiedy jakoś doświadczamy braku bezpieczeństwa, nasza potrzeba bezpieczeństwa jest niezaspokojona.
No i teraz właśnie, co z tym zrobić, jak temu zaradzić? Oczywiście pierwsze pewnie, co nam przychodzi do głowy, mnie przynajmniej przychodzi, no to jest najlepiej niech wszystkie zagrożenia znikną. Niech ta wojna się skończy, niech, no właśnie, niech ta sytuacja się skończy, niech ten ktoś się ode mnie, nie wiem, jak to się mówi popularnie, odpiórkuje, nie? Tak, nie? No, no albo niech ucichnie burza. Niech się burza skończy jak najszybciej. Tak. To jest najprościej. Ale czy to jest jedyne źródło bezpieczeństwa? To, że to co jest, co jest niebezpieczeństwem, co podkopuje nasze bezpieczeństwo, że to nagle znika. Czy to jest jedyny sposób na bezpieczeństwo? Myślę, że nie. I chyba o tym Pan Jezus chciał powiedzieć swoim uczniom, chce powiedzieć nam poprzez to swoje, no powiedzmy sobie jasno, dziwne zachowanie, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Dziwne, zaskakujące, cudowne też, nie, potem. Tak, ale najpierw strasznie dziwne, nie, że ten Pan Jezus śpi. To zaskoczenie uczniów, mistrzu, nie? Kiedy go budzą, to, że go budzą w ogóle, że nauczycielu, obojętne ci to, że giniemy, właśnie, już się pojawia pewien osąd, obojętne ci, pewnie jesteś obojętny na nas. I co jest teraz właśnie tym innym źródłem bezpieczeństwa niż zmiana tych zewnętrznych okoliczności? Wiara. Tak. Wiara. Tylko mówiąc to, nie mam na myśli tego, że skoro jesteś człowiekiem wierzącym, to nie powinieneś się bać. To byłoby najprościej. Niektórzy, słyszałem czasem, niektórzy tak mówią, no skoro wierzysz Pana Boga, to się nie bój. A skoro się boisz, to widocznie nie wierzysz. Znaczy w pewnym sensie tak, nie? No bo trochę to wynika z tej dzisiejszej Ewangelii, ale na pewno tutaj Pan Jezus nie ma tego na myśli, że gdybyśmy bardziej wierzyli, w sensie, gdybyśmy bardziej gdybyśmy mieli większe przekonanie o mocy Boga, o skuteczności Jego działania, to byśmy się nie bali. Nie, to myślę, że nie to mam na myśli Pan Jezus, kiedy mówi o wierze tej dzisiejszej Ewangelii. Owszem, że elementem wiary pewnie jest też przekonanie o mocy, wszechmocy Boga. Czyli również o tym, że jeśli Bóg by chciał, no to tę burzę natychmiast by zakończył. Nie? Tę wojnę by zakończył. Tego drugiego człowieka by usunął gdzieś tam z mojego życia. Tak. Natomiast wiara to jest coś dużo więcej. Tu już nieraz mówiłem, nie? Że wiara to jest relacja. Człowiek wierzący to jest człowiek, który kocha, a przede wszystkim wie, że jest kochany. I to konkretnie kochany przez Boga. Tak. I zobaczmy, nie? Że dzieci na przykład. Każdy z nas jest dzieckiem. Dzieci często się boją. No i na przykład, nie wiem, boją się właśnie burzy. I co wtedy robią rodzice? Przychodzą do takiego dziecka, siadają na łóżku, na przykład jeśli to jest właśnie wieczorem, w nocy, czy nie wiem, no, siadają przy nim, nie? Po prostu i
Są. Przytulają. Mówią, jestem z tobą. Tak, po prostu mówią, jestem z tobą. Troszczę się o ciebie. Troszczę się o ciebie. Nie wiem, jak długo ta burza potrwa, ale ja tu jestem. Wiedz o tym. Zobaczmy, to jest taki nasz naturalny odruch. I to jest właśnie wiara. Sednem wiary dla mnie, sednem wiary jest właśnie to, że kiedy przychodzi jakiś trudny czas, jakaś burza, taka czy inna, to ja wiem, że wtedy Bóg siada przy mnie, jak ojciec czy mama przy dziecku i po prostu mówi, jestem. Ja jestem. Jestem z tobą. Właśnie wtul się we mnie. Pomyśl o mojej bliskości. Tutaj pomocą może być Eucharystia. Nie? Przyjąłeś Eucharystię? No więc żyj nią. Żyj tą komunią świętą. Zobacz, jestem. To, że jest burza, to nie znaczy, że Boga nie ma. To, że ona się nie kończy natychmiast, kiedy ja bym chciał, żeby się skończyła w tym samym momencie, to nie znaczy, że Boga nie ma. To, że jest wojna i że jest groźba, że ona się rozszerzy, nie oznacza, że Boga nie ma. To jest właśnie wiara. Wiara to nie jest tylko przekonanie o istnieniu Boga. Bym powiedział, takie przekonanie potrafi mieć, przepraszam za określenie, ale każdy głupi. W tym sensie, że to nie jest jakieś nadzwyczajne, że człowiek sobie uświadamia, że musi istnieć ktoś taki jak Bóg. W tym nie ma nic nadzwyczajnego. Wiara, która jest swego rodzaju nadzwyczajną rzeczą, mianowicie nie przytrafia się wszystkim. Bardzo mi jest z tego powodu smutno. Jak teraz to mówię, to już od razu poczułem smutek. Kiedy mówię, że nie wszystkim przytrafia się wiara. Dlaczego poczułem smutek? Dlatego, że wiem, jak dobrze mi jest dzięki temu, że wierzę. To nie znaczy, że nie cierpię. To nie znaczy, że nigdy nie odczuwam lęku. Ale jak mi jest dobrze. Jest mi dobrze, tak jak dziecku, które ma rodziców, które nie zostało osierocone. I właśnie kiedy jest ta burza, no to ci rodzice siadają przy nim, przy tym dziecku. Są. Tak. I dziecko, choć gdzieś tam czuje pewien niepokój, to jest dużo spokojniejsze. Tak. I to jest właśnie wiara. Wiara to jest nie zawsze odczuwana. Tak. Powiedzmy sobie jasno, nie zawsze odczuwana bliskość Boga. To jest bardziej przeżywana bliskość Boga. To jest bardziej życie w świadomości, że Bóg jest, ale nie, że jest tak po prostu. Tylko, że jest ze mną. W tej łodzi mojego życia. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.